Hej, hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Michał Kośla. No i kurczę, ta godzina, co? Jak dla mnie to środek nocy, już spojrzałem nawet odruchowo na zegarek. Moi kochani, o tej motywacji chciałem dzisiaj dwa słowa powiedzieć tak rano, dlatego że nie mogłem coś wstać, wstałem o 8 i odsłuchałem sobie kilka ciekawych rzeczy. I tak, co ja myślę o tej motywacji? Do was dwa słowa, tylko chwilę. Nastrójmy się tym bluesem Margosa, tak? Niech będzie fajny ten dzień dla nas wszystkich. Lubicie bluesa? Kto lubi bluesa? Zostawcie kciuk, tak? Zostawcie jakąś interakcję. Bluesowo zacząć to jest fajnie zacząć. Jest 9 rano. Jejku, kosmos dla mnie. No ja wiem, niektórych obrażam tutaj, moi drodzy, bo wstają o 6 czy o którejś i są na rozruchu. Niestety ja kładę się o 4, dlatego dla mnie 9 jest kosmosem. Już powiem o tej motywacji, co myślę. To jest dla mnie... Dobrze, już momencik i wyłączę to wszystko. Dobra, komputer gdzieś tam na bok. Niech sobie leci. Przyciszymy tylko. Słychać, tak? Okej, odsunę. To, co mam odsunąć. Moi drodzy, jak z tą motywacją jest? Czy potrzebujecie rzeczywiście do życia motywacji? Czy potrzebujecie, żeby ktoś was przekonywał? Napiszcie w ogóle, jak noc minęła. O, przywitajcie się. Ja wam witam fantastycznie. Was to i wy się ze mną przywitajcie. Napiszcie cześć przynajmniej, żeby będę wiedział, że mnie słuchacie. Słuchajcie, jak z tą motywacją jest? Generalnie powiem tak, ja mam ten bagaż do swoich doświadczeń, mam wiele lat jako przedsiębiorca o działalności jednoosobowej, wieloosobowej i tak dalej, wielokrotnie o tym mówię. Teraz robimy jakieś biznesy online, tak żeby nam się żyło fantastycznie, swobodnie, lepiej, tak? No ale słyszę ciągle, że kogoś trzeba zmotywować do pracy, że trzeba kogoś namawiać. Słuchajcie, nawet takie określenie, kawa. Takie określenie, jak nieraz słyszę, że wciągamy kogoś do jakiegoś biznesu, dajemy mu te możliwości, to wiecie co, to jest dla mnie czerwona lampa się zapala i nóż w kieszeni otwiera, tak jakby powiedział ktoś z Kiec. Słuchajcie, po co to jest motywacja? Jak się zmotywować? Kurde, idziesz do kuchni, otwierasz swoją lodówkę i to już jest motywator. Idziesz do swojej szafki, otwierasz swoją szafę i to jest motywator. Widzisz swojego dzieciaka, w czym jest ubrany i na co stać ciebie, żeby mu dać, to jest motywator. Patrzysz na rachunki, które odbierasz listonosza i to jest motywator, tak? Jakiej motywacji jeszcze ludzie potrzebujecie do działania, do zmiany swojego życia? Jakiej motywacji potrzebujecie, żeby w końcu się walnąć w ten łeb i zacząć coś ze swoim życiem robić? Motywatorem jest lodówka, motywatorem jest szafka, motywatorem są rachunki, motywatorem są nasze dzieci, motywatorem jest to, jeśli spojrzycie na swoje zdjęcia z wycieczek gdzieś tam wakacyjnych, gdzie i kiedy byliście ostatni raz na wycieczce, na co sobie pozwoliliście, to jest motywator. Po co ja mam przykładowo, bo nieraz mówimy, że trzeba zespół podgrzać, dać im motywację do działania i tak dalej. To na cholerę mi taki zespół, gdzie ja muszę osobę motywować. Co ona lodówki nie ma u siebie? Co ona nie ma żołądka, nie je? Ja mam motywować taką osobę? No sorry, słuchajcie, może troszeczkę gdzieś poszliśmy w ogóle z tym wszystkim, bo są różne coachingi fantastyczne, różne fantastyczne szkolenia, no ale na cholerę te szkolenia, na cholerę są te wszystkie coachingi. Jak człowiek nie otwiera u siebie lodówki, nie otwiera swojej szafki, czy nie patrzy na wyciąg swojego konta. To są motywatory. Czy spójrz na swojego dzieciaka, co mu dałaś, tak? Na co cię stać, żeby dać swojej rodzinie? Jaki zapewnić byt? To jest motywator największy. Po co się coachować? Po co wydawać te książki? Słuchajcie, niejednokrotnie też tych książek mam masę przeczytanych, kupuję jak głupi nieraz, ale później przychodzi taka refleksja życiowa. No kurczę, Michał, przeczytałeś tyle książek, ale co cię motywuje? Najbliższe otoczenie.
Ty sam się motywujesz, tak? Nie potrzebujesz jakiegoś bodźca zewnętrznego, bo tym bodźcem jest lodówka, rachunki, żona, dzieci, mąż i tak dalej. To jest największy motywator, tak? Nie doszukujmy się kwadratury jaja, jak ja to określam, nie doszukujmy się czegoś, tej dziury w całym, tylko motywatorem jest nasze życie. I motywacja, uważam, że jest kompletna bzdura, jeśli ja potrzebuję motywować kogokolwiek, tak? Czy powiedzmy zapraszanie do biznesu. Mam dobry deal, zobaczcie, jak Azjaci do tego podchodzą. Oni mają w kulturze wpisane, że jak mają coś fajnego, nie wiem, czy produkty, czy biznes, czy usługi, cokolwiek, oni dzielą się z innymi. Trafia wam się dobry biznes, tak? Dobry deal. No i kurczę, co? Bójcie się pokazać tego ludziom innym. Pokazać tej szansy zmian. A dlaczego? Bo ich trzeba motywować, tak? Bo ich trzeba namawiać, wciągać. Kurczę, no jakieś to społeczeństwo nasze, to polskie jest dziwne. Ja to się dziwię. Powiem szczerze, przykład. Ktoś mówi, Michał, okej, robisz projekt, jaki jest koszt dołączenia? Ja mówię, no tyle i tyle. O, jest jak dużo. Słyszałem dosyć ciekawy przykład, ktoś się zatrudniał w jakiejś tam firmie gastronomicznej, od razu mu kazali zrobić, nie wiem, w sanepidzie badania, to przecież mu nikt za to pieniędzy nie dał. Badania kosztowały tyle i tyle, tak? Musiał dupę za przeproszeniem ruszyć, parę razy jeździć do lekarza, musiał poświęcić, nie wiem, kupić sobie bilet miesięczny, kupić to i tak dalej. I nikt nie kwiczy, wydaje setki złotych i nikt nie kwiczy. A tutaj jak pakiet kupi, nie wiem, niejednokrotnie 200, 300, 500, czy nawet 1000, czy parę tysięcy złotych, wow, wielkie, bo produkty kupił. Kurde, kogo ja mam motywować? Następna kwestia, szukanie ludzi do biznesu. Przecież tak naprawdę osoby, które potrzebują zmian, powinny szukać możliwości, a nie odwrotnie. Ciągle pokazywanie innym, jaką szansę masz biznesową. Co ja mam namawiać ciebie, żebyś ty zmienił swoje życie, żeby tobie było lepiej, żebyś miał więcej pieniędzy na koncie. Pieniądze to są też narzędzie, bo poprzez narzędzie realizujemy swoje cele, marzenia i tak dalej. Słuchajcie, z tą motywacją, z tym wciąganiem, z tym dawaniem szans. Oczywiście ja sam wielokrotnie dawałem się w to wciągnąć, gdzieś tam dawałem ogłoszenie i tak dalej. Pokazywałem te szanse. Część osób dołącza, część osób się patrzy, część osób zadaje mi jakieś głupie pytania, tak? A co, a dlaczego? Przykład jeszcze wam powiem, który jest dla mnie takim koronnym przykładem, jeśli sprzedajemy suplementy czy jakieś produkty, tanie produkty, tak? W networkach są fajne produkty, ale niejednokrotnie tanie. Słuchajcie, czy kiedykolwiek byliście w aptece, kupując suplementy, poprosiliście panią magister o składy, o wyciąg, o certyfikaty? Nie, nigdy tego nie zrobiliście. A jak w networku macie fantastyczne produkty, szukacie dziury w całym, certyfikaty, jakiegoś składnika się czepiacie. A gdy idziecie, kupujecie, ja wiem po swojej gdzieś tam znajomych, ile oni wydają, zostawiają pieniędzy przykładowo w aptekach. Od cholery wydają. I ani słowa nigdy nie powiedzieli. Pani magister, nie zadali takiego pytania, jakie certyfikaty, gdzie to było produkowane, jakie składy. Ludzie, wam całkowicie się wylasowały te mózgi, tak? Doszukujecie się tak dziury w całym. Potrzebujecie ciągle motywacji. Potrzebujecie ciągle, nie wiem, zaproszenia do lepszego życia, tak? Tak jakbyście sami nie mieli dwoje uszu, dwoje oczu i chęci zmiany tego życia. Jakie motywatory? Jakie zapraszanie do biznesu? To wy, jeśli wam się życie nie układa, powinniście, kurde, pazurami drapać, żeby zmienić to życie. A jak nie, to jesteście, no nie wiem, taką szarą masą. No oczywiście szara masa też jest potrzebna. Nie każdy może zostać, nie mówię o pieniądzach, bo dla jednego będzie 1000 złotych fantastyczną sumą, dla innego będzie 100 000, tak? Tu nie mówimy o kwocie, tylko o zmianie swojego życia przede wszystkim. Więc motywacja, uważam, dla mnie jest kompletną bzdurą, żeby kogokolwiek motywować. Zapraszanie do biznesu, zapraszanie, tak zwane wciąganie, pokazywanie tej szansy, też jest kompletną bzdurą tak naprawdę. Bo jeśli ktoś nie chce zmieniać swojego życia, komuś jest fajnie, tak? Bo przykładowo ktoś lubi trwać w długach, tak? Nie stać go na wakacje, nie stać go na kupienie czegoś ekstra sobie, nie stać go na zapewnienie czegoś ekstra swojej rodzinie, swoim dzieciom. No to po cholery tych dzieci narobił, że później nie stać go na utrzymanie tych dzieci. To jest też odpowiedzialność, bo jeśli cokolwiek robimy, powinniśmy wziąć odpowiedzialność za to, co zrobiliśmy. A wielu ludzi nie bierze odpowiedzialności, nie szuka zmian. Widocznie im jest tak dobrze. Jak jest dobrze, no to dobrze. To po co mi taka osoba, przykładowo, po co ja mam ją zapraszać do jakiegokolwiek biznesu? Po co ja mam później ją motywować, tak? To i tak się nie uda. Słuchajcie, dlatego moja rada, to już wam powiem z doświadczenia wieloletniego. Jeśli zapraszacie kogokolwiek do biznesu, wybiórczo to róbcie. Nie zapraszajcie wszystkich do biznesu, bo to bez sensu jest, moi drodzy. Bez sensu zapraszanie na lewo i prawo, bo te osoby trzeba przekonywać, motywować, a one i tak będą grzały tą ławę przed telewizorem, będą się zastanawiały, dlaczego nie mają jeszcze pieniędzy na koncie.
Tak to jest właśnie z tą motywacją, tak to jest właśnie z tym wciąganiem, zapraszaniem. Jest szansa, jest deal do zrobienia, robimy deal. Tak jak przedsiębiorcy do tego podchodzą, tak? Biorą sobie kartkę, długopis, wyliczają ile mogą zarobić i robią to. A jeśli mi się trafia osoba, która się zastanawia, trafia się po głowie, później po tylnej części ciała, tak? Co ona ma zrobić? Jak to ma zrobić? No jeśli nie chcesz zmieniać swojego życia, to nie zmieniaj. Proste. Jeśli dobrze ci jest w tym miejscu, w którym jesteś, to jest fantastycznie. Ja z całym serduchem życzę ci, żebyś trwała, czy trwał w tym miejscu, tak? Bo ci jest dobrze. Bo dla ciebie cztery ściany to jest odpowiednie. To jest tak jak kurnik i orły, tak? Ja kiedyś zrobiłem dosyć taki mocny live o wyjściu z kurnika, z tych stereotypów, polatanie z orłami, tak? Bo nigdy nie staniesz się tym orłem, gdy będziesz ciągle grzebał razem z kurami. No trzeba kiedyś wyjść, tak? Wyjść przede wszystkim ze swojego umysłu, i chcieć czegoś więcej. Moi drodzy, no ale kurnik też jest potrzebny. Potrzebne są, żeby te jaja były znoszone, tak? Czy te kury, które się zażyna na potrawy dla właśnie orłów, tak? No tak to wygląda. Jedni oczywiście pracują na innych. Moi drodzy, z tą motywacją jeszcze raz wam mówię, bzdurą kompletną jest, tutaj narażę się wielu coachom, bzdurą kompletną jest chodzenie na jakiekolwiek seminaria motywacyjne. Kompletna bzdura, bo jeśli nie znajdziecie tego wewnętrznego ja, tego swojej wewnętrznej motywacji, jeśli nie umiecie otworzyć swojej lodówki, jeśli nie umiecie otworzyć swojej szafki, czy spojrzeć na swoje dzieciaki i zastanowić się, co im daliście od siebie, oprócz zrobienia tych dzieci, co im daliście, no to jakiej wy motywacji szukacie? Nie ma innej motywacji, moi drodzy. Możecie wydać od cholery tysięcy na jakieś coachingi, sesje i tak dalej, i tak dalej. Co wam to da? Nic wam nie da. No może ktoś jakieś ścieżki pokaże, może jakieś narzędzia pokaże, tak? Tak samo jeśli szukacie kogoś do biznesu. Moi drodzy, wciąganie, tak? Czy poszukiwanie do biznesu. Generalnie jeśli znacie fantastycznego jakiegoś, nie wiem, babkę, faceta, którzy tworzą coś, którzy coś okolwiek osiągnęli, a wam brakuje, nie wiem, na koncie tych pieniędzy, to zastanówcie się, jak możecie dotrzeć do tych ludzi i zadać im pytanie, czy te osoby są w stanie nauczyć was tego samego, co oni robią. I tylko tyle. To wy powinniście zabiegać tak naprawdę o zmianę swojego życia, a nie ktoś powinien się interesować waszym życiem i prosić was, żebyście zmienili swoje życie. No całkowicie to gdzieś tam poszło. Nie wiem, moi drodzy, ja jako przedsiębiorca mówię, tak? Wiele lat budowałem swoje różne biznesy, od działalności jednoosobowej, wieloosobowej, byłem prezesem spółki. Może dlatego jest to moje takie podejście, a nie inne, tak? Do mnie osoba dzwoniła o pracę, czy ja ją przyjmę do pracy, tak? A nie ja gdzieś tam poszukiwałem, rekrutowałem. Tak to się odbywa. Jeśli wyrzuciłem jakiś post rekrutacyjny do swojej firmy, okej, to miałem x telefonów, ludzie musieli tak naprawdę mi powiedzieć, co potrafią, co oczekują, tak? Ale coś z siebie dadzą. A teraz w networkach wygląda na to, że lider musi zabiegać o jedną duszę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, dziesiątą duszę, przekonywać, że zmieńcie swoje życie. Zaróbcie pieniądze na swoje wakacje. Zaróbcie na to, żebyście mogli zapełnić swoją lodówkę. Zaróbcie na to, żeby stać było was na rachunki. To jest chore. No to jest, moi drodzy, to jest całkowicie chore, moim zdaniem. Tak? Poszukiwanie ludzi, żeby zmieniać ich życie, to jest całkowicie chore. To ludzie, którzy chcą zmienić życie, powinni poszukiwać. Całkowita odwrotność. To ludzie, którzy chcą zmienić życie, powinni przyjść zmotywowani, bo oni chcą tych zmian. A jak ja mam coaching robić, kogoś motywować, to słuchajcie, zapłaćcie mi 200 zł przynajmniej za godzinę. Ja będę was wtedy coachował, motywował. Bo mój czas jest cenny. Tak samo i wasz czas jest cenny. Zobaczcie, przeminęła teraz sekunda, minuta waszego życia, godzina. Teraz zauważcie, ile ta godzina jest warta dla was. Dla jednych będą to być może grosze, a dla innych godzina życia to będą fortuny, tak? I to nie przekładamy nawet na pieniądze. Nie przekładajmy. Tylko pamiętajcie, że tej godziny już nie jesteście w stanie cofnąć, odwrócić. Ta godzina przeminęła. Jesteście starsi o godzinę życia. Macie o ileś godzin mniej tego życia. Poświęciliście swój czas, własny czas dla kogoś, aby zmotywować. I chcecie takiego życia? Żeby innych ludzi, ja mówię do networkerów, bo ja widzę, co się dzieje na moich grupach, jak zabiegacie, popularne marki wywalają, obiecują, rejestracja w sklepie, bla, 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 tak, tylko dołącz do mojego zespołu. Kurde, no to oczywiście jakieś ogłoszenie fajnie dać, tak, pokazać wizję, pokazać cele, ale zabiegać w ten sposób? Żeby kogoś później mieć na karku, motywować i prosić, prosić kogoś, żeby zaczął pracować.
inna, i z innej perspektywy, jako znowu przedsiębiorca. Moi drodzy, jak ja patrzyłem na swoich pracowników, musieli pracować od 7 na ogół do 15, w niektórych niech 7 do 17, różnie było. Ale oni przychodzili i pracowali, tak? Oni pracowali za określoną sumę. Teraz wyobraźcie sobie, jesteście w stanie pracować niejednokrotnie, ja nie mówię teraz u siebie, ale widzę ludzie, zresztą przeglądałem ranking wypłat za 2019 rok, ludzie pracują za 2-3 tysiące. Wy chyba dawno w sklepie nie byliście, nie wiecie, jakie są ceny produktów, tak? Nie wiecie, że w tym roku znowu poszła energia elektryczna do góry, tak? Pracujecie za 2-3 tysiące i cichutko siedzicie jak te myszki. Zasuwacie, zapierdzielacie, tak? Pod wam cieknie. Robicie za 2-3 tysiące, czy nawet za 4-5. Pracujecie i nikomu się nawet nie zaśni, żeby odpysknąć szefowi, czy cokolwiek. Nikomu się nie zaśni, żeby się spóźnić, tak? A przykładowo ja wam powiem tak, robię spotkanie. Może nie teraz, tylko w zeszłym roku robię spotkanie szkoleniowe. I mówię, słuchajcie, szkoleniowe jest o tej i o tej. I teraz mam. Ta nie może, bo coś tam. Ten nie może, bo kot w ciąży. Ten coś tam, ten coś tam. Komu ja mam robić, tak? Ja potrzebuję tylko zmotywowane ludzi. Chętne, bo moja godzina czasu kosztuje. Wasza godzina czasu kosztuje od cholery czasu. Jeśli potraficie się za grosze, tak naprawdę za jałmużnę zmotywować i zapieprzać na 7 rano do roboty, czy na 8, czy na 9, to nie ma znaczenia. I być, przetrwać 8-10 godzin pracy i nie jęknąć nawet, żeby ktoś wam raz w miesiącu później dał 3000, no to słuchajcie, zacznijcie inaczej spoglądać na życie. Zacznijcie spoglądać inaczej na swoje potrzeby i potrzeby swoich ludzi. Sorry, że taki może twardy, otwarty tekst, ale niejednokrotnie warto się przebudzić, zastanowić się, w jakim miejscu jestem teraz, co chcę w ogóle osiągnąć i cokolwiek, czy chcę osiągnąć, tak? Bo być może część z was nic w życiu nie chce osiągnąć. Chce być takimi mrówkami, robotnicami, które będą ciągle robiły tą swoją krecią robotę i nic więcej. No i na tym życie polega. Więc wracając do tej motywacji. Motywacja jest najgorszą bzdurą, jakąkolwiek udało mi się usłyszeć, żeby kogokolwiek motywować. Chodzenie na różne szkolenia motywacyjne jest kompletną bzdurą. Zapraszanie wszystkich do biznesu jest kompletną bzdurą. Dawanie szansy wszystkim jest kompletną bzdurą. To wy powinniście przekonać przedsiębiorcę, biznesmena, że zasługujecie na tą szansę. To wy powinniście być głodni przede wszystkim tej szansy, tak? To wy powinniście być zmotywowani. A motywatorem, jeszcze raz powtórzę, jest wasza lodówka, wasza szafka, wasze konto, wasze dzieciaki, które kiedyś zrobiliście, a teraz musicie, bo waszym obowiązkiem, psim obowiązkiem jest utrzymanie tych dzieci i danie im najwyższej wartości, tak? A nie, żeby niejednokrotnie te dzieci nie stać, ale to przez was, przez rodziców, bo nie umieliście, zrobienie dziecka to nie jest tak naprawdę wielka sztuka, bo to jest tylko akt płciowy, ale później utrzymanie i wychowanie tego dziecka na jakimś poziomie, tak, na tym średnim, powiedzmy, gospodarczym, to już jest sztuka. Jeśli decydujecie się na A, powinniście powiedzieć później B, C, D, E, aż do Z, tak, i to jest motywator, to jest największy motywator. Więc takie moje przemyślenia. Być może dlatego, że za wcześnie wstałem, dlatego takie przemyślenia dosyć ostre, ale motywacja tylko od was zależy i tylko u was powinna ta motywacja się znajdować i nie żądajcie, żeby ktoś was motywował, czy prowadził jak po sznurku do biznesu, czy za was pracował, bo też część osób przychodzi do biznesu i liczy, znam takie osoby, liczy na drapane, bo wiecie, jak network marketing wygląda, że albo sami budujecie, albo od czasu do czasu dostajecie tak zwane spady od swojego lidera, swojego upline'a. Kurde, jeśli przychodzisz do biznesu, jesteś nastawiony tylko na spady, że ktoś da ci, no to jest kompletna bzdura. Network marketing jest fantastyczną branżą, ale biznes zaczyna się od nas samych. My powinniśmy sobie powiedzieć, przede wszystkim rozpisać te nasze cele, co chcemy osiągnąć i zacząć działać, tak jak przedsiębiorca, przepraszam. Czy network marketing jest dla każdego? Nie, nie jest dla każdego. I tu nie chodzi o wykształcenie. Tu nie chodzi o umiejętności, bo to można wszystko nabyć. Można stać się profesjonalistą w każdej branży, ale nie każdy będzie miał mocne dlaczego. Nie każdy będzie też miał tą motywację wewnętrzną. Nie każdy będzie chciał wyjść z kurnika. On woli sobie podrapać, szukać gdzieś tam w tej glebie tego ziarna, tak? Po co mu latać? Nie daj Boże, jeszcze spadnie? No bo tak jest. Więc moi drodzy, kurnik i orzeł to są bardzo fajne analogie, tak? Bardzo fajne porównania. Ja szanuję zarówno kury, jak i orły, bo i to zwierzęta muszą być, i te zwierzęta, tak? Ale nie żądajcie
aby was ciągle ktoś motywował, jeśli sami nie potraficie się zmotywować. Nie żądajcie, aby was ktoś zapraszał do biznesu i zmieniał wam wasze życie, jeśli być może tego nie chcecie. To wy zabiegajcie. Jest w sieci, tutaj w networku, ja nie mówię o moim projekcie, ale ogólnie. W networku jest tyle fantastycznych projektów. W realu jest tyle fantastycznych firm. Powstają ciągle kapitalne startupy. Jeśli wam jest źle, jeśli jest ten gwóźdź, który wystaje z tej przysłowiowej deski, a wy ciągle leżycie, podnieście się z tego gwoździa i zacznijcie działać. Ale spójrzcie najpierw do lodówki, do szafki, na swoje konto. Obejrzyjcie zdjęcia z ostatnich wakacji. Spójrzcie na swoje dzieci, spójrzcie na męża, żonę. I zadajcie sobie pytanie, co chcę, a czego nie chcę. I wtedy odnajdziecie swoje dlaczego. Pozdrawiam jeszcze, fantastycznego dnia i pogody lepszej, bo jeszcze słońca nie ma. Hej, z tej strony Michał Kośla.